jedyną i niepowtarzalną imprezę sportową zorganizowaną w Nowym Tomyślu. W hali widowiskowo-sportowej Nowotomyskiego Gimnazjum odbyła się po raz pierwszy w historii Olimpiada Emerytów. Ale niech nikogo nie zwiedzie nazwa, bo atmosfera, duch sportowej rywalizacji i zaangażowanie samych zawodników były tak ogromne, że powinni brać z nich przykład tak zwani zawodowi sportowcy. W sportowe szranki poszły drużyny seniorów z Nowego Tomyśla, Lwówka, Kuślina, Miedzichowa, Opalenicy i Bukowca. W wyniku sportowej rywalizacji mistrzem powiatu została drużyna koła numer 3 z Lwówka, ale moim zdaniem ten tytuł należy się wszystkim.
Ósme miejsce w dzisiejszym olimpiadzie z wynikiem 21 punktów zdobył klub seniora Nowy Tomysz! 21 punktów! Zapraszam szefa klubu seniora po to, by rozpoznanego certyfikatu z dzisiejszej imprezy. Brawa, brawa dla klubu seniora. Punktów 35 stopni. Oddział Rewolucji.